You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting hot, feeling low, and it's out of your control. You should know that. Jesteśmy wszyscy, czy jesteście, w większości w biało-zielonych barwach. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że na co dzień, tu, na tych obiektach, w naszej szkole, trenuje i uczy się aż 27 reprezentantów Polski. Oczywiście bierze się to z łączenia, że mamy tu i dziewczyny, i chłopaków, i łączymy futsal, piłkę nożną, ale to się przeradza na takie bogactwo reprezentantów. Za moimi plecami mam nadzieję, że będą nowe trybuny również z miejscami dla kibiców drużyn przyjezdnych i że to będzie już za rok. I mam też nadzieję, że dojdziemy do tego, że będziemy w trakcie konkretnej realizacji budowy w tym miejscu, w którym obecnie stoi hala sportowa, zupełnie nowego obiektu. Myślę, że te inwestycje, ale ja nie mówię teraz o czynnikach finansowych, będą też związane z ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, o współpracy z Urzędem Miasta Bielska-Białej. Ona tak rośnie. Kiedyś, dawno temu w ogóle jej nie było. Później krok po kroku coraz lepiej. Dzisiaj możemy być tutaj zadowoleni z tego, że jesteśmy zauważalni, że jesteśmy doceniani. Także bardzo serdecznie dziękuję, panie prezydencie. Szanowny panie prezydencie, szanowna rodzino rekordu, bo tu jest jak w rodzinie i to się przekłada na te sukcesy, które co roku mają wymiar klasy i bywało europejskiej. Dlatego jako prezydent jestem dumny, że jest taki klub w mieście, że mogę tu być i podziękować zawodnikom, trenerom, rodzicom, rodzinom, panu prezesowi oczywiście za to, że dzięki temu klubowi Bielsko-Biała jest promowane na arenach krajowych i nie tylko. I że ta współpraca przebiega z Urzędem Miasta bardzo harmonijnie.